wieczór. Witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Jest już z nami trener Legii Warszawa, pan Romuald Jozak. Trenerze, najpierw poprosimy o ocenę dzisiejszego meczu. Good wieczór. At the end, when you see 3-0, it seems easy. Whoever didn't see the match, they will probably say, yeah, Legia won an easy match. But it wasn't like that. It wasn't like that. I was quite concerned the first half. The physical consequences of the cup game took place. And it didn't, as we say, it didn't break us through. It didn't break us through. We were feeling slow, feeling tired, not feeling quite agile, aggressive enough, even though emotionally, psychologically, we were okay the whole week after the Gudni game. But as you say, we didn't start off well. Dobry wieczór Państwu. Kiedy widzi się rezultat spotkania, jakim jest wynik 3-0, można pomyśleć, że był to bardzo łatwy mecz, szczególnie ci, którzy nie widzieli dzisiejszego spotkania, ale nie było tak. Martwiła mnie trochę ta pierwsza połowa. Widziałem skutki tego meczu w Pucharze Polski. Było widać jeszcze zmęczenie i pomimo tego, że z psychologicznego punktu widzenia wszystko było w porządku, mieliśmy dobre nastawienie, to jednak było widać, że nie do końca jeszcze pokazujemy tą świeżość na boisku. But you see the way we scored the first goal against Górnik, the first half we had so many much better chances that we didn't score. The ball bounced off the leg and we scored the goal, and that kind of opened us up a bit. Pogon had to open up. That helped us a lot. Pogon had to open up. I think we had a good meeting in the halftime break. We had a really good meeting. We organized ourselves tactically. We organized ourselves psychologically. And we got out on the pitch in the best possible way. I would like to not go very euphoric about this game. Performance against Górnik was well. Today the win was well. But we didn't do nothing. What did we do? We didn't do nothing. Right? Still got 7 more games to play. Now the show starts. The big thing starts now. The most important thing starts now. So I congratulate my players, obviously. I was happy because it was a smart, it was important, extremely important game to come back, to keep going straight from the crossroads that I was telling you about 2 days ago. But we didn't do nothing yet. And we got to be extremely smart and focused for the next game. Ten wynik, ta bramka na 1-0 otworzyła trochę dzisiejsze spotkanie. Mieliśmy lepsze szanse, żeby zdobyć bramkę, ale padła ona akurat po tej sytuacji. Ta sytuacja, ta bramka otworzyła dzisiejszy mecz. Połyn również otworzyła się, co nam bardzo ułatwiło zadanie. W pierwszej połowie mieliśmy bardzo efektywne spotkanie. W szatni dużo rozmawialiśmy o organizacji taktyki, natomiast nie chciałbym pokazywać zbyt dużej euforii po dzisiejszym meczu. Nasz mecz w wykonaniu z Górnikiem Zabrze był dobry. Dzisiaj również mamy dobry wynik, ale jeszcze niczego nie wygraliśmy. Przed nami 7 meczów i tak naprawdę dopiero zaczynamy całe przedstawienie. Ja dzisiaj po spotkaniu pogratulowałem moim zawodnikom, bo pokazali naprawdę ogromną inteligencję na boisku i poszliśmy prosto przez to skrzyżowanie, o którym mówiłem na przedmeczowej konferencji prasowej. Natomiast teraz musimy naprawdę pokazać dalej naszą inteligencję i pełną koncentrację. Prosimy o pytania. Proszę, pani Izo. Iza Koprawa, jak przegląd sportowy. Dobry wieczór. Panie trenerze, ostatnie 2 miesiące to było poszukiwania najlepszego ustawienia, najlepszego składu, tej pierwszej 11. Czy mógłby pan o tym meczu powiedzieć, że znalazł pan to ten optymalny pierwszy skład? I think we're getting close to the final solution. I think we are. We had, as I was always saying, and I was saying this for a reason, we had a lot of unpredictable things and we had to deal with them. Today we don't. Today we don't as much. I'm going to see what is happening with Monka when it cools off a bit. You know, I didn't like the rotation on his end. But we're getting close to the final, to the first 11, and I think everybody feels it.
I would say 13, 14 players that are going to be out there, but yeah, we're getting close to the final squad, which we will not be rotating as much unless we're going to be needing to. So I agree with you completely, right? Zgadzam się z Panią, myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego optymalnego rozwiązania. Mówiłam nie bez przyczyn o tych wszystkich nieprzewidywalnych sytuacjach, jak właśnie kartki czy kontuzje. Natomiast jesteśmy obecnie w bardzo komfortowej sytuacji. Zobaczymy jeszcze co z Krzysztofem Mączyńskim. Nie wyglądało to najlepiej, ale jeszcze przed nami ostateczna diagnoza. Natomiast jesteśmy coraz bardziej blisko tego składu, który jest już, można powiedzieć, ustabilizowany. 13-14 zawodników mniej więcej i w tej rundzie finałowej, jeśli nie będzie takiej potrzeby, to nie będzie wielu rotacji. Ja chciałam jeszcze doprecyzować, jeśli chodzi o Krzyśka Mączyńskiego, co mówią te pierwsze diagnozy i co się stało z Eduardo? He had the ball on his leg and he got Monka, yeah. We got a kid in his ankle and he rotated his knee a bit, so a bit of a distension in a ligament. We will see. We don't have the first diagnosis yet. And Eduardo also pulled his hamstrings in the back part of the leg. Also, it's not a lot, but he also felt it a bit, and we didn't want to take any chance. We had a good result, so we had comfortably to actually take him out of the pitch. But we'll see when it cools off how it is. I'm hoping it's not going to be too strong with neither of them. Zobaczymy jeszcze po tym, jak piłkarze trochę ochłoną, jak będziemy mieć pierwsze diagnozy, które mam nadzieję, że to nie będzie nic poważnego. Monka był uderzony, to miał część nogi i stało się coś z jego kolanem, ono zostało przesunięte, więc na razie jeszcze nie chcemy tutaj stawiać się diagnozy. Taka sama sytuacja była z Eduardo, który był uderzony właśnie z tyłu i nie chcieliśmy ryzykować, więc zdecydowaliśmy się na zmiany. Jak oceniłby Pan występ Sebastiana Szymańskiego? Czy był to jeden z najlepszych albo najlepszy występ, odkąd Pan prowadzi Legię? I think so, even though if you will, he's a young guy, and I, from the very first day when I came here, I was telling he is the most talented, one of the most talented players I ever worked with, and this is the reason why, because he's picking it up. If you remember the fall part of the season, he was going up and down big time. Now he's also going up and down, but much less and less because he's getting mature. But if you will understand, as I said, I would not go really euphoric in nobody's performance. We played somebody more, somebody less, but we as a team played a very important game. I would agree with you, maybe Szymański is the best performance since I was around here. But let's keep calm, let's keep focused. There's going to be a lot of important games ahead of us. Tak myślę. Od kiedy się pojawiłam w Legii, to często powtarzałem, że jest to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy, z jakimi miałam okazję pracować. Natomiast na początku sezonu było bardziej widać te jego wzloty i spadki formy. Teraz jest tego mniej widać. To przede wszystkim świadczy o tym to, że ten zawodnik dojrzewa na boisku. Natomiast nie chciałbym popadać w jakąś euforię. Dzisiaj wygraliśmy jako drużyna. Wydaje mi się, że jest to najlepszy, był to jego najlepszy występ od kiedy jestem w Legii, ale musimy teraz pokazać skupienie i koncentrację i nie chciałbym tutaj nikogo wyróżniać jakoś szczególnie. Jeszcze chciałam zapytać o Michała Kucharczyka i czy trener przed meczem planował, że wpuści Michała w którymś momencie na boisko i o tę ostatnią bramkę, o podanie Michała, bo też mogło go korzyć, żeby pójść samemu i strzelać, a jednak podał do Sebastiana, jakby pan... Yes, I did have a plan. If everything goes well, I was planning to put him in the second half. Why? Because Vesovic was having a whole game against Gurnik. He was feeling tired. On his personality, he was doing the game and he was doing well. But I knew he was not going to be able to keep up the whole game. And I had a plan to put Kuki in the 60th minute, more or less. And this is how we ended up. And you're right, at the end, he could have scored. He showed the team spirit. And this is one of the reasons why we got him back, because he's a team player, he's in Legia for a long time, he loves the club loves him, and he's a part of the team. The striker in this position would probably go and score the goal himself, but to pass the ball, it shows some companionship for the team, and I respect that a lot. Tak, to był plan. Wiedziałem, że Marko Vesovic po tym, jak rozegrał całe spotkanie w Pucharze Polski, nawet jeżeli znając jego osobowość, będzie dawał sobie wszystko, to być może fizycznie nie sprosta takiemu wysiłkowi, więc to był plan, żeby Michał Kucharczyk go zastąpił w odpowiedniej części spotkania.
Tak, Michał Kucharczyk mógł decydować się, żeby sam uderzać na bramkę, ale pokazał grę zespołową. Pokazał, że kocha klub, klub również go kocha. Być może nominalny napastnik próbowałby strzelać na bramkę, ale Michał pokazał właśnie wsparcie dla całego zespołu i bardzo to szanujemy. Dziękujemy. Dzień dobry, witamy Państwa na dobry wieczór na wolnoczowej konferencji prasowej. Ze mną Kosta Runiajić, trener drużyny gości oraz pan Maciej Andrukaitis, który pomoże nam z tłumaczeniem dzisiejszej konferencji. Najpierw poprosimy o ocenę dzisiejszego spotkania trenera. Ja schönen guten Abend erstmal. Dobry wieczór przede wszystkim. Glückwunsch an Legia zum 3:0. Gratulacje za Legii po tym 3:0. Ich denke, das Ergebnis spiegelt nicht komplett den Verlauf des Spiels. Uważam, że wynik nie do końca oddaje to, co działo się na boisku. Wir haben in der ersten Halbzeit einen sehr guten Fußball gespielt. W pierwszej połowie graliśmy naprawdę dobrą piłkę. Ich denke, dass wir auch in der ersten Halbzeit das bessere Team waren. I uważam, że w pierwszej połowie byliśmy drużyną lepszą. Mit mehr Aktionen, mehr Chancen. Mieliśmy więcej akcji, więcej sytuacji strzeleckich. Alles in allem hat uns ein Stück weit Glück gefehlt, den Anschlusstreffer zu erzielen, das 1:1. Zabrakło nam trochę szczęścia, żeby strzelić tą bramkę na 1:1. Legia war in einer Situation das glücklichere Team in der ersten Halbzeit. No i Legia w pierwszej połowie była w tej jednej sytuacji drużyną, która miała więcej szczęścia. Und zwar klar, dass das nicht einfach sein wird in der zweiten Halbzeit. No i było dla nas jasne, że druga połowa nie będzie łatwa. Wir wollten unbedingt nochmal das Spiel spannend machen. Koniecznie chcieliśmy tutaj jeszcze doprowadzić do jakichś emocji w tym meczu. Und es war klar, dass wir die notwendige Balance finden müssen zwischen offensivem Spiel und natürlich auch die Kompaktheit, die man normalerweise nicht verlieren darf gegen so einen hochwertigen Gegner. No i też wiedzieliśmy, że musimy tutaj w drugiej połowie znaleźć taką równowagę między grą ofensywną a defensywną, ponieważ w meczu z taką drużyną jak Legia o tej defensywie nie można zapominać. Das frühe und schnelle 2:0 war natürlich nicht so geplant. Oczywiście ten wcześniej stracony w drugiej połowie gol na 0:2 nie był przez nas planowany. Und das hat sicherlich Legia in die Karten gespielt. No i oczywiście, rzeczywiście była to duża przewaga dla Legii. Ich glaube, das 2:0, ähnlich wie das erste Tor, auch wieder etwas glücklich abgefälscht. No i druga bramka też była podobnie jak pierwsza, trochę szczęśliwa, dlatego że był tam lekki rykoszet. Aber das zählt im Moment nicht. Tore fallen auch mal so. No ale to się teraz nie liczy. Bramki padają czasem w takich okolicznościach. Ja, und danach 2:0, da hätte dann schon einiges passieren müssen, um hier das Resultat zu korrigieren. Wir waren dann ein paar Minuten nach diesem Tor sehr offen, haben nicht mehr diese Kompaktheit gehabt und Legia hat in dieser Situation, in dieser Phase den Ball gut laufen lassen und da haben sie ihre Qualität angedeutet in Klasse. No i po tej bramce na 0:2 wiadomo było, że musimy się trochę otworzyć i otworzyliśmy się. Zabrakło nam tej równowagi między ofensywą i defensywą i Legia jako klasowa drużyna potrafiła to wykorzystać. Trotzdem habe ich an der Außenlinie daran geglaubt, dass uns noch ein Anschlusstreffer gelingen kann. Mimo tego miałem jeszcze nadzieję, że będziemy potrafili zdobyć tą jedną bramkę. Wenn nicht aus dem Spiel heraus, dann vielleicht durch eine Standardsituation. Jeśli nie z gry, no to przynajmniej ze stałego fragmentu gry. Diese eine hatten wir dann auch gehabt, also nicht nur eine, aber diese eine, die dann zum Konter geführt hat und dann war das Spiel natürlich entschieden nach dem 3:0. No i mieliśmy taki stały fragment gry, niestety skończył on się kontrą dla Legii, no i po bramce na 3:0 właściwie mecz już był rozstrzygnięty. Dennoch haben wir nicht aufgegeben, haben weiter versucht, uns von einer guten Seite zu zeigen. Mimo tego nie poddaliśmy się i chcieliśmy za wszelką cenę pokazać się jeszcze z dobrej strony. Für Pogoń Szczecin ist es wichtig, solche Spiele wie heute eigentlich jede Woche zu haben. Dla Pogoni Szczecin ważne jest, aby takie mecze jak dzisiaj były rozgrywane co tydzień. Weil es war sehr intensiv, der Rhythmus war sehr hoch. Był to bardzo intensywny, energiczny mecz i tempo gry też było wysokie.
Nur durch solche Spiele kann man auch den nächsten Level erreichen. I dzięki takim meczom można wskoczyć na wyższy poziom. Ja, und dann natürlich für unsere jungen Spieler wurden sicherlich auch in der einen oder anderen Situation die Grenzen aufgezeigt. No i też ten mecz pokazał dla naszym młodym zawodnikom, gdzie w tej chwili są ich granice. Ja, alle waren motiviert, alle waren ja, im Spiel, aber wenn das nicht gereicht. Wszyscy byli zmotywowani, wszyscy byli w grze, ale okazało się, że to nie wystarczy. Ja, ich denke, wir haben eine gute Werbung gemacht, aber mehr auch kann man aus diesem Spiel nicht herausziehen. Am Ende verdient verloren. Wir sind trotzdem in der glücklichen Lage, dass wir jetzt in den Playoffs 4 Heimspiele austragen dürfen. Była to zasłużona porażka, pokazaliśmy się z dobrej strony, więcej z tej porażki i wniosków w tej chwili wyciągnąć nie mogę, ale mamy to szczęście, że w tej fazie już playoffów będziemy rozgrywać 4 mecze u siebie. Das war schon zu Beginn, als ich nach Szczecin gekommen bin, klar, dass es nur um den Klassenerhalt geht und wir haben uns in den letzten Wochen eine etwas bessere Ausgangsposition erspielt, erkämpft. No i jak już przychodziłem tutaj do Pogoni Szczecin, było jasne, że my będziemy się koncentrować na walce o utrzymanie. No i w tej chwili mogę powiedzieć, że wywalczyliśmy sobie lepszą pozycję wyjściową. Jetzt geht es mit entsprechendem Fokus und entsprechender Motivation und Leidenschaft in die nächsten Wochen zu gehen. No i teraz następne tygodnie musimy wkroczyć z odpowiednią motywacją i z odpowiednią koncentracją na osiągnięcie naszego celu. Es wird spannend. No i będzie na pewno interesujący. Aber ich glaube, es wird auch spannend im Wettkampf, wer Meister dieses Jahr wird. No i będzie także interesująco, także w walce o mistrza Polski. Ja, wünsche Legia alles Gute für die nächsten 7 Spiele. No i życzę Legii wszystkiego dobrego na ostatnie 7 spotkań. Ja, allen Anwesenden hier noch ein schönes Restwochenende. No i wszystkim obecnym tutaj życzę miłego weekendu. Dziękujemy, trenerze. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, za chwilę druga część konferencji prasowej. Dziękujemy.